Witam armię WK, witam hejterów, witam wszystkich w drugiej rundzie serii anatomicznej. Ponownie zaczynamy od bicepsu i dzisiaj zdecydowanie więcej powiemy o tym bicepsie, bo ta pierwsza część była zdecydowanie okrojona, jeszcze nie wiedziałem, że ta seria się aż tak rozwinie. Także dzisiaj oczywiście cztery główne punkty, które poruszymy. No i zaczynamy oczywiście od anatomii bicepsów. Powiem, jak aktywować mocniej głowę krótką, jak aktywować mocniej głowę długą. Powiem też o tym micie wydłużania bicepsów w różnych ćwiczeniach i o micie również trenowania pod wierzchołek tego bicepsa. W punkcie drugim poruszymy temat płonących przedramion, czyli problem, który u większości trenujących pojawił się albo do dziś jeszcze walczą z tym problemem, że po prostu pojawia się ból przedramion w tym miejscu. W punkcie numer 3 zajmiemy się tym, jak wykorzystać tą anatomię, którą poznamy w punkcie pierwszym dogłębnie, do tego, żeby bardzo słabo rosnące bicepsy chciały w końcu urosnąć. I poza samą anatomią poruszę jeszcze taką kwestię trochę neurologiczną, także myślę, że dużo ciekawostek w tym punkcie numer 3 będzie. No i punkt numer 4 to będzie analiza biomechaniczna trzech ćwiczeń na biceps. Obiecałem w jednym materiale właśnie tą analizę, więc pomyślałem, że idealnym miejscem na użycie, na wykorzystanie tej analizy będzie właśnie druga część tej serii anatomicznej na biceps, także prosta zmiana chwytu, czas, start. Ok, no i zaczynamy od tego, czego zabrakło tak naprawdę w pierwszej części prostej zmiany chwytu bicepsa, czyli właśnie dogłębna anatomia. Oczywiście biceps, czyli dwugłowy ramienia, tak, są tam dwie głowy dokładnie. Mamy głowę krótką i mamy głowę długą. Za chwilę o tym więcej. W każdym razie, tak jak podobnie jak z brzuchem było swoją drogą, bardzo często jest tak, że te głowy są zduplikowane i są znane przypadki, gdzie tych głów jest 4 i czasami nawet były przypadki, gdzie tych głów było 6, także nie każdy ma biceps, tylko niektórzy mają quadriceps, czworogłowy, niektórzy mają sexceps, nie wiem, czy dobrze to odmieniłem, ale tak, nie wpływa to na siłę mięśnia w żaden sposób, ale udowodnione to było badaniami, że te osoby, które miały więcej tych głów bicepsa, już nie można tego tak nazwać, ale oczywiście, wolniej się męczyły. Także jeśli ktoś ma bardzo wytrzymałe mięśnie, właśnie dwugłowe ramienia, to jest prawdopodobieństwo, że może ma tych głów tam więcej. No i jakie są w takim razie funkcje tego bicepsa, co było trochę poruszone w pierwszej części, ale dzisiaj zrobimy to dużo lepiej. Oczywiście zgina staw łokciowy, czyli ten ruch wykonuje biceps. Również zgina staw ramienny, czyli wykonuje ten ruch. No i trzecią taką funkcją, którą też wykorzystamy w treningu, jest rotacja kości promieniowej. O tym oczywiście za sekundę. Najpierw skupmy się na tej głowie krótkiej i na głowie długiej. Teraz jakbyśmy spojrzeli na ten biceps z bliska, mam nadzieję, że uda mi się to Wam pokazać. U mnie o dziwo bardzo fajnie to widać, że te głowy są tutaj dwie, bo mam dosyć taki krzywo zbudowany ten biceps. W każdym razie głowa krótka to jest ta bliżej naszego ciała i głowa długa to jest ta dalej od środka naszego ciała. I teraz jak spojrzeć na to nasze, na ten nasz biceps, na nasze ramię, to głowa krótka tak naprawdę odpowiada za szerokość tego ramienia. Czyli jeśli mamy rozwiniętą dobrze głowę krótką, to to ramię będzie szerokie z przodu. Głowa długa natomiast, to ona odpowiada za wierzchołek. I teraz te głowy oczywiście mamy dwie, załóżmy, już nie będziemy wchodzić w te czwórki, szóstki, tak jak mówiłem wcześniej. Przy czym dalszy jest na kości promieniowej. To jeszcze na razie nie poruszymy tego tematu. W każdym razie przyczep początkowy jest w dwóch miejscach, także każda z tych głów przyczepia się osobno. Głowa długa przyczepia się oczywiście dalej od środka ciała i przyczepia się ona na wyrostku nadpanewkowym łopatki. Także obie się przyczepiają do łopatki, ale w różnych miejscach. Głowa krótka natomiast przyczepia się do wyrostka krótszego, bliżej środka naszego ciała. Teraz, jak można to wykorzystać w treningu? Pozycja ramienia z rotacją zewnętrzną spowoduje większą aktywację głowy krótkiej właśnie poprzez takie leciutkie rozciągnięcie tego przyczepu. Natomiast kiedy mamy ramię zrotowane do wewnątrz, to
Głowa długa będzie tutaj uruchamiana dużo mocniej, z tego samego powodu, że właśnie jest lekko mocniej rozciągnięta w tej pozycji. Także takie trzy przykładowe ćwiczenia, jeśli chcielibyśmy zaatakować tą głowę długą, czyli jeśli chcielibyśmy trenować pod lepszy wierzchołek, bo nie jest to do końca mitem, tak? Jeśli uda nam się mocniej zaatakować głowę długą, to rzeczywiście pod wierzchołek tak naprawdę trenujemy. I są to wszystkie ćwiczenia, gdzie nasze ręce są właśnie zrotowane do wewnątrz. Także takie młotki wzdłuż tułowia na przykład. Na pewno często widzieliście, jak ktoś je robił. Podejrzewam, że nieświadomie, ale dokładnie pod poprawienie tego wierzchołka jest to świetne ćwiczenie jeszcze z drugiego względu, o którym za chwilę. Drugą opcją, która fajnie właśnie pracuje nad tą głową, to jest po prostu uginanie sztangą łamaną, bo wtedy mamy ramiona blisko siebie i właśnie ta rotacja wewnętrzna również zachodzi w ramieniu. No i trzecia taka opcja, bardzo oldschoolowe ćwiczenie, to jest uginanie z łokciem opartym na kolanie. Tutaj też mamy chyba najmocniej z tych trzech opcji ramię właśnie zrotowane do wewnątrz. No i w takim razie, jak uruchomić głowę krótką, gdyby komuś zależało na szerokości tego ramienia, stojąc przodem do kogoś. W takim razie, oczywiście dosłownie odwrotna sprawa, te ramiona muszą być zrotowane na zewnątrz i dwa takie przykładowe ćwiczenia, które mi przyszły do głowy przy wymyślaniu, co można zrobić, żeby tą głowę mocniej zaktywować, to są oczywiście tak zwane herkulesy, które najlepiej wykonywać na bramie, wtedy można robić to oburącz. No i druga opcja to jest na przykład siedząc na ławce w oparciu, takim 45 stopni, albo w jakiejkolwiek pozycji tak naprawdę, w każdym razie ramiona po prostu zrotowane na zewnątrz i z taką dużą rotacją wykonujemy uginania w jakiejkolwiek pozycji sobie wybierzecie oczywiście. Poza bicepsem mamy jeszcze jeden ważny mięsień, nazywa się on mięśniem ramiennym i znajduje się on dokładnie pod głową długą tego naszego bicepsa. I przez to, że znajduje się dokładnie tam, to jeśli również ten mięsień poprawimy, jeśli zwiększymy jego objętość, jego rozmiar, to również ten wierzchołek lepiej będzie wyglądał, bo tak naprawdę ten mięsień ramienny wypycha tą głowę długą jeszcze wyżej i przez co uzyskujemy znowu ten efekt podniesionego wierzchołka. Teraz jak trenować mięsień ramienny w takim razie? Tak jak mówiłem na początku, wszystkim znany mit wydłużania bicepsa, czyli właśnie pracowanie w chwycie młotkowym. No i nic bardziej mylnego, bo w tym chwycie młotkowym pracujemy właśnie nad tym mięśniem ramiennym. Jest on przyczepiony początkowo na kości ramiennej. Jeśli chodzi o przedramię, to jest on przyczepiony na kości łokciowej. I tym się różni od bicepsa, że nie odpowiada on za tą supinację. Bo biceps nie jest przyczepiony na kości łokciowej, tylko biceps jest właśnie przyczepiony na kości promieniowej. A kiedy supinujemy, to właśnie ta kość promieniowa się obraca, a kość łokciowa jest cały czas w miejscu. Zobaczcie, że jeśli teraz supinuję ramię, to moje palce się nie przesuwają, a trzymam je na kości łokciowej. Jeśli trzymam palce na kości promieniowej, to one oczywiście poruszają się przez całą tą supinację. Także mocno spronowana pozycja tego ramienia powoduje to, że biceps jest trochę słabszy i mięsień ramienny wykonuje bardzo dużą pracę. A oczywiście jeśli mamy supinowane ramię, no to biceps jest tutaj w bardzo silnej pozycji. Także myślę, że jeśli chodzi o samą anatomię, to w tej chwili Wam już wystarczy i przechodzimy sobie spokojnie do punktu numer 2. Ok, tak jak mówiłem w części początkowej, na pewno każdy spotkał się z tym bólem przedramion i cierpiał strasznie, bo musiał odstawić treningi na jakiś czas. Co tam się tak naprawdę dzieje? Jak się z tym uporać? Ok, trochę muszę sobie biżuterię obniżyć. W każdym razie, tak już poznaliśmy te kości, mamy kość promieniową i mamy kość łokciową. No i kość promieniowa jest troszkę dłuższa niż kość łokciowa. I nasze ciało poradziło sobie z tym tak, że powstało tu coś takiego jak kompleks chrząstki trójkątnej. I ten kompleks chrząstki trójkątnej jest takim uzupełnieniem kości łokciowej, żeby tutaj była równa linia, żeby ten nadgarstek sobie spoczywał na takim bardzo stabilnym podłożu. Na pewno utożsamiacie ten ból z najczęściej z uginaniem sztangi prostej.
I jest tak, że kiedy mamy tą sztangę łamaną, to tego bólu nie czuć. No i dużo ludzi odstawia tą sztangę prostą, bo stwierdzili, że skoro na łamanej nie czuć, to będziemy robić to. No ale tak jak było w części pierwszej anatomii, wiecie już, że ta sztanga łamana nie jest idealna dla bicepsów, bo właśnie nie ma tej super zsupinowanej pozycji, gdzie ten biceps jest naprawdę mocny. Więc nie radziłbym odchodzić od problemu, tylko rozwiązywać problem. No i właśnie problem jest taki, że często kiedy ludzie uginają sztangą prostą, to krzywo to łapią, tak? Już kiedyś w materiale wspominałem o tym, że chwyt powinien być na szerokość barków i nie powinniśmy uciekać łokciami do środka, nie powinniśmy wykonywać żadnych takich ruchów, gdzie nadgarstek, łokieć i barki nie są tak naprawdę w jednej linii, bo to w ogóle nam nie pomaga, jeśli chodzi o pracę bicepsów. Także najgorsze, co się może stać, to właśnie te łokcie schodzące do środka i takie wjeżdżanie pod tą sztangę, bo to wtedy narzucamy taką siłę, która miażdży ten kompleks, o którym przed chwilą wspominałem. I właśnie przez takie to wjeżdżanie łokciami do środka pod sztangę narzucamy taką siłę, tak jakbyście, możecie sobie sprawdzić nawet, jeśli się pociągnie nadgarstek w tą stronę, a to robi sztanga z naszymi nadgarstkami, kiedy właśnie tak wjeżdżamy tymi łokciami, to nawet czuć, że tak trochę tutaj jest taki dyskomfort. No i jeśli ta chrząstka będzie tak tymi ścinającymi złymi siłami cały czas obciążana, to ten ból nie tylko będzie tutaj, ale będzie on promieniował po całej długości tej kości. Także kompletnie radzę wystrzegać się takiego oszukiwania w tym ćwiczeniu i nie polecam uciekania od sztangi prostej, tylko zrozumcie właśnie anatomię i wtedy będzie bardzo bezpiecznie i będzie optymalnie, bo dla naszych bicepsów to sztanga prosta jest optymalna, tak jak było to już w pierwszej części. I skoro już o częściach, to przechodzimy do części numer 3 tego filmu. No i okej, punkt numer 3, jak sobie radzić ze słabo rosnącymi bicepsami. I będę miał dla Was tutaj 3 dzisiaj takie metody. Każdy dopasuje którąś oczywiście pod siebie, bo to jest dla różnych przypadków na pewno. I pierwsza metoda to będzie wykorzystanie wszystkich funkcji mięśnia, to co kiedyś już mówiłem, jak poprawić słabą partię. Nie wykorzystujemy wszystkich funkcji mięśnia, 99% trenujących nie wykorzystuje wszystkich funkcji bicepsów w swoim treningu. Większość wykorzystuje zginanie w stawie łokciowym. To jest chyba najbardziej popularna opcja trenowania bicepsów. Jeśli ktoś oglądał część pierwszą, to wiecie na pewno, że warto dodać lekki ruch ramionami w przód. I warto jest też trenować ramiona, gdzie mamy je wyżej, bo wtedy mamy dużo bardziej skrócony ten biceps. Ale wciąż nie trenujemy wszystkich funkcji bicepsów. Ale na pewno ktoś z Was już w tej chwili pisze komentarz, ale saker, przecież się robi uginanie z supinacją, czyli wszystkie te trzy funkcje tak naprawdę trenujemy. Ale czy na pewno trenujecie, czy na pewno obciążacie tą supinację, jeśli po prostu z hantlem wykonujecie taki ruch z obróceniem go w ramieniu? Pomyślcie, czy to naprawdę jest obciążanie tej supinacji, czy to jest po prostu wykonanie tej supinacji bez obciążenia, a obciążenie tylko zgięcia w stawie łokciowym. No i teraz już na pewno przestaliście pisać ten komentarz, że saker, przecież jest ta supinacja. No i dokładnie. Chodzi o to, żeby tą supinację obciążyć. I obciążymy ją tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie siła działająca na nasz, powiedzmy, na naszą dłoń, ściągająca ją w stronę pronacji. Musimy przeciwdziałać tej sile, supinując. No i właśnie tutaj pokażę Wam dwie takie opcje, jak za pomocą gumy, co widzicie właśnie w tej chwili, obciążyć tą supinację, ale oczywiście na gumie nie mamy tej długofalowej opcji progresji. I co właśnie zamiast tego? Wyciąg ma większość trenujących, i na wyciągu za pomocą sznura, tak jak widzicie teraz, można fajnie sobie obciążyć tą supinację z bardzo fajną możliwością progresji, bo oczywiście w zależności od tego, jakie tam macie bloczki, można cały czas iść do przodu,
i nawet takim krótkim ruchem samej supinacji trenować właśnie ten ruch supinacji. I teraz zginając łokieć, zginając ramię i dodając jeszcze takie ćwiczenie takie supinujące, przetrenowujemy już tutaj wszystkie możliwe funkcje bicepsa, no i nie ma zmiłuj, żeby on nie chciał chociaż troszkę podrosnąć. Ok, teraz punkt numer dwa dla osób, które dużo bardziej czują przedramiona niż bicepsy przy jakichkolwiek uginaniach, próbowali wszystkiego i nic z tego. Jest coś takiego jak pasywna i aktywna niewydolność. Generalnie zapowiadam już w tej chwili, postaram się bardzo szybko ten film zrobić, ale właśnie dokładnie o tym temacie będzie film. Polega to na tym, że jest pewna optymalna pozycja dla każdego mięśnia. Jeśli chodzi o przedramiona, to nadgarstek jest, kiedy dłonie mamy w tej pozycji względem przedramienia, tutaj mamy najsilniejsze przedramiona. Teraz jeśli zrobimy lekki ruch nadgarstkiem, to te przedramiona są już dużo słabsze. Kiedy zrobimy w drugą stronę ten sam ruch, znowu ramiona są dużo słabsze. Każdy, kto widział film o specyfikacji kątowej stawów, na pewno kuma czacze. I właśnie takie rozciągnięcie tego mięśnia przy jakimś ruchu bardziej złożonym, to będzie pasywna niewydolność. Jeśli ustawimy go w pozycji bardziej skurczonej, to będzie aktywna niewydolność. I zostawimy to, ten temat na tym poziomie na dzisiaj, bo generalnie film jest o bicepsie, a nie właśnie o tych takich szczegółach technicznych. Także co ja mogę zaproponować? Tutaj Wam daję przykład na wyciągu, bo akurat wygodnie było to pokazać. Zamiast takiego zwykłego uginania na wyciągu, dołóżcie właśnie ten lekki ruch nadgarstkiem do tyłu. Pozwólcie tym zginaczom, które się nam wpieprzają w tą pracę bicepsa, żeby były w dużo słabszej pozycji. No i oczywiście są na przegranej pozycji, bo biceps mamy w bardzo silnej, jeśli jesteśmy zsupinowani. To zdecydowanie odbierze tym przedramionom moc odbierania nam tej hipertrofii bicepsa i będziemy zadowoleni z nowych przyrostów w bicepsie i jestem pewien, że da to efekt. Jeszcze jest kolejna opcja i tutaj znowu podaję dla jakiej grupy. Jeśli są ciężarowcy, jeśli są trójboiści i mają problem z rozwinięciem bicepsów i to nie tylko dlatego, że ich trening wyglądał jakoś tam i po prostu dużo mniej mieli ramion w planie, tylko właśnie nasze programowanie neurologiczne może być tutaj winowajcą. Jeśli dźwigali bardzo ciężkie klamoty z ziemi, ci dani sportowcy, ale oczywiście nie tylko oni, bo po prostu może być tak, że jesteśmy przystosowani do tego, żeby coś tam ciężkiego podnosić bardziej. Wszystko zależy oczywiście od treningu. Jeśli dźwigamy ciężko z ziemi, załóżmy, to nasze ciało przygotowuje się tak, że właśnie te przedramiona bardzo mocno są aktywowane, żeby wspomóc tą pracę. I teraz, jeśli wykonujemy jakieś ćwiczenia na biceps z ramionami opuszczonymi, to znowu ta neurologia się budzi i wszystkie jednostki motoryczne w przedramionach zaczynają się pobudzać i pobudzają właśnie pracę tych przedramion do tego, co się ma zamiar dziać. Jak oszukać neurologicznie nasze przedramiona do tego, żeby ich nie pobudzało nasze ciało? Zmienić kompletnie pozycję tych ramion. To znaczy, zamiast wykonywać jakieś ćwiczenia na biceps z ramionami opuszczonymi, w tej pozycji, gdzie dźwigaliśmy ciężkie martwe ciągi, czy mieliśmy ramiona do podrzutu ustawione, czy tam rwania, to podnieśmy te ręce, zróbmy właśnie ponownie te herkulesy, które były już przerabiane wcześniej i wtedy wszystkie nasze adaptacje neurologiczne idą sobie na ławkę rezerwowych. I w ogóle ciało nie wie, co się dzieje tak naprawdę i musi się uczyć tego wszystkiego od nowa, w tej nowej pozycji, co i jak ma działać. I tutaj mamy tą przewagę, że właśnie możemy dużo mocniej aktywować te bicepsy. Dodajmy do tego tą pasywną niewydolność i w ogóle już wtedy nasze ciało nie ma z nami szans i bicepsy robią wszystko to, co chcemy. Okej, trzy punkty, które mogłem opowiedzieć Wam w domu, są spełnione, także teraz przechodzimy do naszego biura WK Sklep, bo tam mam tablicę i przedstawię Wam biomechaniczną analizę trzech ćwiczeń na bicepsy, czemu takie połączenie i co się dzieje w każdym z nich. Lecimy. Okej, no to witam w części czwartej. Zostawiłem na sam koniec właśnie biomechaniczną analizę
trzech ćwiczeń, które za sekundę omówię i ogólnie omówię, co tutaj się na tablicy dzieje. Mamy wykres, na którym na dole mamy podane kąty stawu łokciowego w danym ćwiczeniu na biceps. No i zaznaczone kąty to będzie 15 stopni najbliżej, 90 stopni i 180 stopni. I rozumiem przez te kąty taką pozycję 180, taką pozycję 90 i 15 jako to maksymalne zgięcie stawu łokciowego. No i mamy oś Y, na której mamy moment mięśniowy. I ten moment mięśniowy podzieliliśmy na zerowy, średni i maksymalny. Jako że musiałaby iść tutaj niepotrzebna, skomplikowana matematyka, żeby tutaj jakieś konkretne liczby podać, to po prostu sobie to tak uprościłem, używając określeń właśnie 0, średnio i max. No i oczywiście na wszelki wypadek powiem, że moment mięśniowy wyliczamy za pomocą na przykładzie tutaj właśnie mamy nasze ramię, trzymamy jakiś ciężar w ramieniu, tutaj jest dźwignia, tutaj jest odległość tego ciężaru od naszej dźwigni, czyli od łokcia. No i tą odległość ciężaru od łokcia mnożymy przez ciężar. Na podstawie tego wyliczamy aktualny moment mięśniowy w tym ćwiczeniu, który jest w tym momencie. Newtonometry to będzie jednostka, której używamy, ale to akurat jest mniej ważne. Im większy moment mięśniowy, tym większa praca jest tego mięśnia w danym momencie. Ok, i będziemy analizować właśnie na tym wykresie trzy ćwiczenia. Macie je tutaj wypisane. Pierwsze będzie tak zwane Bayesian Curl, czyli ćwiczenie, które już pokazywałem swoją drogą na swoim kanale YouTube i opisywałem. Drugim będzie oczywiście uginanie na modlitewniku, takim 45 stopni. I trzecim ćwiczeniem, które będziemy analizować, są herkulesy, tak zwane na wyciągu, czyli po prostu uginanie na bramie wyciągu górnego, tak, z obu stron. Ja to nazywam właśnie herkulesy. Ok. Jeśli chodzi o ćwiczenie numer 1, zaczniemy właśnie od tego uginania bayesian, czyli to jest uginanie, gdzie w maksymalnym rozciągnięciu przy 180 stopniach mamy największe napięcie, czyli maksymalny moment mięśniowy będzie przy 180 stopniach, kiedy ramię mamy wyprostowane w łokciu. Czyli tutaj zaznaczamy punkt tego ćwiczenia na naszym wykresie stawowo-momentowym, kątowo-momentowym danych ćwiczeń. Kiedy jesteśmy w tym ćwiczeniu przy kącie 90 stopni, to tutaj w zależności od tego, jak nisko będzie ten wyciąg wobec naszego ramienia, będzie już w każdym razie bardzo średnie, a nawet małe napięcie, więc moment zaznaczamy przy 90 stopniach na średni. No i kiedy mamy 15 stopni, kiedy mamy już to duże zgięcie, to tak naprawdę mamy już 0, bo jak nisko by to nie było, kiedy jesteśmy już w pełnym zgięciu, to tak naprawdę w tym ćwiczeniu już nie mamy żadnego napięcia na bicepsie. Także tak by wyglądało to pierwsze ćwiczenie na naszym wykresie. Jako drugie weźmiemy sobie herkulesy. I w herkulesie jest dokładnie odwrotnie. Największe napięcie, tak jak tutaj zresztą widzicie na obrazku, tutaj go zaznaczałem, tak widać, tutaj mamy 90 stopni linka do ramienia, kiedy jest wyprostowane. Przy herkulesach, kiedy jest maksymalnie zgięte ramię, mamy tutaj największe napięcie, te powiedzmy 90 stopni, rysunek jest bardzo niedokładny. W każdym razie przy 15 stopniach będziemy tutaj mieli maksymalny moment mięśniowy. Kiedy jesteśmy przy 90 stopniach, znowu będzie średni, bo już tutaj jesteśmy mocno odgięci, także te punkty się pokrywają, jeśli chodzi o średnie. Przy 180 stopniach
jakby to poprawić tutaj nawet na rysunku, jeszcze raz zrobię ramię, to nasze ramię by, jeszcze raz, to nasze ramię wyglądałoby tak, tutaj łokieć, przedramię, także ramię jest przedłużeniem linki i tracimy tutaj kompletnie napięcie, czyli przy 180 stopniach mamy zerowy moment mięśniowy. Także tak jak widzicie, można powiedzieć, że jeśli chodzi o trening kątowy stawów, to te ćwiczenia są kompletnie przeciwieństwem i fajnie byłoby je połączyć. No ale zobaczmy jeszcze ten modlitewnik na 45 stopniach. Jeśli chodzi o modlitewnik, to największe napięcie, oczywiście wszystko zależy od ustawienia ciała tak naprawdę przy tym modlitewniku, ale załóżmy, że będzie tak jak ja bym chciał, żeby ładnie wyszło tutaj na wykresie, że przy 90 stopniach będzie mieli największe napięcie. Bo tutaj oczywiście mamy ciężar wolny i grawitacja działa pionowo w dół, czyli największe napięcie mamy właśnie, kiedy ramię będzie miało 90 stopni. Kiedy mamy 180 stopni, to mimo, że mamy wyprostowaną rękę, ale nie jest ona swobodnie ustawiona, tylko jest właśnie przez modlitewnik wysunięta w przód i przez to ciągle utrzymujemy napięcie w naszym ramieniu, ale oczywiście jest dużo mniejsze niż przy tych 90 stopniach, czyli damy tutaj średni moment mięśniowy. Ok. I coś, co będzie naciągane trochę, ale jest to naciągnięte na potrzeby właśnie tej analizy. Przy 15 stopniach, co jest oczywiście przesadzone, bo nawet gdybyśmy byli na modlitewniku, to przy 15 stopniach przekroczymy już pełen pion, a przy pełnym pionie tak naprawdę byłoby zero. Ale nie ma co dociągać do samego końca, oczywiście tylko przy takim modlitewniku gdzieś przed tym pełnym pionem kończy się tak naprawdę ruch. I załóżmy, że te 15 stopni to jest tak naprawdę 30-40 stopni, ok? Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I wtedy też mamy średni moment mięśniowy w tym kącie. I co nam się tutaj dzieje? Mamy taki łuk. Co to wszystko w takim razie oznacza teraz? Bo widzicie sobie fajny wykres, zrobiło się coś fajnego, ale o co tutaj tak naprawdę chodzi? I tutaj przypomnę coś, na co kiedyś odpowiadałem Piotrkowi Tomaszewskiemu, Szmeksy, pozdro. Będą to trzy faktory, które powodują hipertrofię. I faktor pierwszy, ok, faktor pierwszy, napięcie mechaniczne. Faktor drugi to będzie stres metaboliczny. No i faktor numer trzy to są uszkodzenia mięśni. Nie chcę się za bardzo rozwodzić nad tym, co konkretnie oznacza, także jeśli ktoś nie widział tego filmu, to tutaj macie link, gdzie bardzo dokładnie tłumaczę wszystkie te trzy mechanizmy hipertrofii. W każdym razie to, co dla nas dzisiaj będzie ważne, to jest to, że napięcie mechaniczne to jest taki najważniejszy faktor, który powoduje tą hipertrofię. I największe napięcie mechaniczne osiągamy, kiedy mięśnie mamy pod dużym napięciem, kiedy jest w pełnym skurczu. To właśnie wtedy generujemy największe napięcie mechaniczne. No i kiedy w takim razie wygenerujemy to największe napięcie mechaniczne, kiedy mięsień jest pod dużym napięciem w momencie pełnego skurczu? Oczywiście, kiedy mamy najmniejszy kąt, czyli dokładnie tutaj, czyli przy Herkulesach. Tutaj będziemy mieli jedynkę. Jeśli chodzi o stres metaboliczny, czyli można powiedzieć, że to jest to, co jest na drugim miejscu, co daje nam hipertrofię. Największy stres metaboliczny będzie kumulowany w mięśniu, kiedy ten mięsień cały czas jest pod napięciem, nie ma chwili odpoczynku, bo dokładnie wtedy ta krew nie może przypływać i odpływać i usuwać
tej produkcji metabolitów, która w czasie pracy tam powstaje w mięśniach. Także no oczywiście tutaj mamy średni moment mięśniowy, tutaj mamy duży, tutaj mamy znowu średni. Nigdzie nie ma zerowego momentu mięśniowego, czyli cały czas on jest pod napięciem. Stres metaboliczny będzie największy oczywiście przy modlitewniku. Tutaj dam dwójeczkę. A, koślała. Dobra, tu mamy jedynkę, w środku napiszę. No i jak się możecie domyśleć, oczywiście największe uszkodzenia mięśni to jest ten trzeci punkt. Najmniej ważny, ale również ważny, jeśli chcemy fajnie rozwijać mięśnie, to wszystkie trzy powinny się znaleźć w naszym planie, zwłaszcza jeśli ta partia jest słaba. Dzisiaj się zajmujemy tym, jeśli chodzi o biceps. No i te uszkodzenia mięśni najlepiej generujemy, kiedy obciążamy mięsień pod dużym rozciągnięciem. No i kiedy mamy duże napięcie pod dużym rozciągnięciem, mamy 180 stopni, czyli pełne rozciągnięcie bicepsa, i mamy najwyższy moment mięśniowy właśnie przy ćwiczeniu tym na wyciągu, tak zwany Bayesian curl. Tutaj mamy trójeczkę. No i cóż, takie połączenie trzech ćwiczeń uważam za optymalne, jeśli chodzi o te trzy, właśnie faktory powodujące hipertrofię. Pamiętajmy, że niekoniecznie polecamy ten modlitewnik. Rozmawialiśmy o tym z doktorem Biernatem, czemu nie jest to idealne dla naszych łokci, żeby one były zdrowe. Także oczywiście zamiast modlitewnika nie będzie to idealnym odtworzeniem tego połączenia trzech ćwiczeń, ale można to zastąpić po prostu uginaniem stojąc ze sztangą prostą czy z hantlami. Jeśli na przykład nie będziemy pracować w 100% pełnym zakresie ruchu, to również ten stres metaboliczny wywołamy duży. No i pamiętajmy, że generalnie bardzo duża praca wykonana, jeśli chodzi o objętość i intensywność na danym mięśniu, również ten duży stres metaboliczny będzie wywoływała, także nie szukałbym tego też jakoś tak bardzo na siłę. Ok, wracamy do mnie do domu, bo czas na podsumowanie. Ok, mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że wyłowiliście bardzo dużo cennych informacji. Jeszcze do żadnej części anatomicznej nie przygotowywałem się tak długo i nie nagrywałem tak dużo materiału jak do tej. Myślę, że wyszło z pół godziny pewnie teraz, jak już to złożyłem. Także, kurde, komu dać łapę w górę jak nie mi? No powiedzcie, kto pół godziny nawijałby wam o bicepsie? Także, jeśli wam się podobało, prośba o te łapy w górę. Zostańcie z nami za pomocą subskrypcji, żeby być na bieżąco. Sprawdźcie na pewno wszystkie poprzednie części anatomii. I tak jak zapowiadałem już wiele razy, anatomia klatki będzie kolejna, także spodziewam się, że jeszcze w wakacje uda mi się to nagrać. A póki co tyle ode mnie na dzisiaj. Na razie. Jeśli nie, to... Co ja w ogóle pierdolę? Co jeśli nie?